Kolejny filmik z moją ogrzewarką. Dzisiaj dostałem oto timer. Mam te dwa wyświetlacze, na razie nie widać. Sterowanie czasem, sterowanie opóźnieniem startu i czasem zgrzewania samego. Tutaj pokażę, jak to działa. Mniej więcej bez zgrzewania na razie. O, mamy czas. 2 sekundy zgrzewania. Wyłączyło się, stoi. Podnosimy ramię. Znowu cały cykl od nowa jest. Wszystko całkiem już fajnie działa, zgrzewarka już jest całkowicie wykończona. Może kiedyś pokuszę się, jak będę miał dostęp, dołożyć drugi transformator z mikrofalówki, żeby zwiększyć moc tego. Tylko jeszcze nie mam pomysłów, jak regulację mocy zrobić. Myślałem może o jakimś kurcze falowniku odkurzacza, może dosyć dużo moc wytrzymuje, coś w tym stylu może. Ale jeszcze nie wiem do końca, jak to, nie mam pomysłu, jak to zbudować. Ale coś wygląda już tak, fajnie zgrzewa. Tu mam trochę sztuków ogrzewanych. Są druty z grubości 3 mm, chyba 3,2 bodajże, jak pamiętam. Wszystko ładnie zgrzewa, jakoś specjalnie się zgrzewarka nie przegrzewa. Fajnie wszystko pracuje. Pokażę to. Zgrzewać. Ale jakiś druk znajdę. Z tyłu. Dobrze widać. Myślę, że dobrze widać wszystko. Druty. Zagrzać. Jest dosyć mocne, ładne. Nie jest popalone od iskier, nic. Iskry nie idą. Bierzemy drugi drut. Ładnie to wygląda wszystko. Dobrze. Grzewy są mocne. Nie idzie ich rozłączyć. Proszę. Pęk materiał, nie pęk. Zgrzew nie puścił. Drugi to samo. Trzyma. Zgrzewy nienaruszone. Jeszcze raz może zgrzejemy. Ładny mamy zgrzew. Drut 3,2 mm. Drut ma około 3 mm. Nie wiem, czy będzie widać. Cokolwiek spróbujemy. O. Także całkiem fajnie wygląda. Polecam taką zgrzewaczkę dla każdego, który lubi majsterkować. Bardzo fajna, przydatna rzecz. Pozdrawiam. Hej.